Hej wszystkim! Dzisiaj zrobię z Wami makijaż kosmetykami z Action, a do przetestowania mam maskarę, czerwoną kredkę do ust, błyszczyk, czarny eyeliner do oczu i sztuczne rzęsy. Właśnie zauważyłam, że do zestawu dołączyli klej i wypróbuję właśnie klej z tego zestawu, mimo że już przygotowałam inny. Zobaczymy, jak się sprawdza. Z racji tego, że ja żadnych podkładów na twarz nie używam, kremuję tylko swoją twarz, to żeby właśnie wszystko użyć z Action, tak samo krem właśnie użyję, który zakupiłam w Action. Ale to nie będzie test tego kremu, tak jak reszty tych kosmetyków, bo ten krem już znam i co jakiś czas do niego wracam. To już wszystkie kosmetyki, które chcę dzisiaj użyć, nie jest ich zbyt dużo. Mam jeszcze taką fajną, kolorową paletkę z Action, ale odkładam ją na bok, bo dzisiaj stawiam na makijaż taki basicowy, czerwone usta, czarna kreska, tusz i nic więcej. Zabieram się za makijaż. Brwiami musiałam troszeczkę oszukać, bo zapomniałam kupić jakiś produkt do brwi w Action, dlatego użyłam mojego niezastąpionego kleju do brwi z Got To Be. Zepsułam. Czy to jest wodoodporne? Musiałam te rzęsy troszeczkę skrócić i na tym oku już mam przyczepione rzęsy, na tym jeszcze nie. Różnica nie jest jakaś wielka, naprawdę bardzo, bardzo mało widoczna. Tak naprawdę wystarczyłoby, żeby to oko wytuszować jeszcze pogrubiającym tuszem i efekt byłby taki sam. No ale jakbym miała ocenić rzęsy, fajne, tylko musiałam tutaj pewną część obciąć, żeby przyjemniej, wygodniej się nakładało to na oko. Przyklejam drugie oko. Tak jak mówiłam, użyłam kleju, który był dołączony do zestawu. Przykleił je, trzymają się jak na razie jeszcze na oku, dlatego zrobił swoją robotę, tylko ciekawa jestem, czy w trakcie noszenia nie zaczną się odklejać. Na razie się wszystko trzyma. Nie jestem pewna, ale chyba przykleiłam tutaj złą rzęsę. Ta rzęsa powinna być chyba na tym oku, ale trudno, już zostawię to tak jak jest. Na to oko przykleję tą drugą rzęsę, mam nadzieję, że to jakoś ładnie będzie wyglądało. Też z drugiej strony tutaj ten efekt mi się podoba, więc ta rzęsa druga, tak samo po na tym drugim oku, też ok wyglądać. Przykleiłam drugą rzęsę i jakoś się nie rzuca nic w oczy, że źle przyklejona, więc w sumie może dobrze je przykleiłam, albo jest bez różnicy akurat w tym zestawie rzęs, na które oko. Nie wiem dlaczego przed chwileczką myślałam, że źle je przykleiłam. Naprawdę chyba tutaj w tych rzęsach nie robi to wielkiej różnicy. Jedyne co widzę, to te rzęsy układają się tak troszeczkę do przodu, tak na wprost. I zastanawiam się, żeby nie użyć zalotki i ich nie zakręcić. Sprawdźmy, czy to dobry pomysł, czy też nie. Tak troszeczkę, minimalnie. O nie, przykleiło mi się coś do zalotki. Dobra, nie wiem, czy nie robię błędu. Chyba jeszcze klej nie do końca zasechł, a ja tutaj zaczynam jakieś eksperymenty. Zostawię to tak, jak jest. Aha. No i zmazałam sobie troszeczkę eyelinera. Szybko dołożymy. Oko uratowane. Sytuacja opanowana. Teraz przechodzimy do ust. Czerwona kredka wykręcana. Ja nałożę ją na całe usta, nie tylko na kontur.
wow, nie spodziewałam się takiego efektu. Kolor na usta się troszeczkę przez ten olejek zmienił. I tak na sam koniec, już ostatnie, drugie małe oszustwo. Puder, nie kupiłam żadnego w Action, dlatego użyję to, co mam. A chcę coś użyć, żeby się tak nie błyszczeć na twarzy. Makijaż skończony, efekty naprawdę zadowalające. No a teraz pokażę Wam go z bliska. Mimo, że to są bardzo tanie kosmetyki, to efekt naprawdę jest ok. Rzęsy nie są nie wiadomo jak super jakości, ale jak już za te grosze je kupiłam, to sobie raz na czas je użyję do jakiegoś zdjęcia chociażby. Krem, tak jak już wcześniej mówiłam, używam co jakiś czas, naprawdę go lubię. Eyeliner. Niby efekty są fajne, ale bardzo ciężko się z nim pracowało. Jak już gdzieś wyjechałam i chciałam poprawić, to naprawdę trzeba było się namęczyć, żeby zmazać tą kreskę, a nie ją rozmazać. Problem było wyczyścić dane miejsce. Są szanse, że to jest po prostu wodoodporny eyeliner. Już opakowanie jakiś czas temu wyrzuciłam, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. No i ten fakt by wszystko wyjaśniał, a ja nie lubię zbytnio wodoodpornych kosmetyków, dlatego może miałam nie do końca takie fajne odczucie w pracy z tym produktem. No ale kreski mimo wszystko na końcu wyszły ładnie. Daje minimalny minus, ale to nie kwestia tego, że produkt jest zły. Bardziej przemawiają do tego moje preferencje, że nie lubię wodoodpornych produktów. No i na końcu zostały nam produkty do ust, kredka, czerwona, ładny kolor, przyjemnie się nią pracowało. No i nasz błyszczyk, tak naprawdę różany olejek z witaminą E. On nadaje taki minimalny koloryt, różowo-czerwony, ale naprawdę minimalny na ustach. I pachnie bardzo intensywnie, ale ładnie różą. Jak dla mnie olejek na plus, polecam. A połączenie tych dwóch produktów dało naprawdę moim zdaniem przepiękny efekt. Z tych wszystkich kosmetyków, które Wam pokazałam, to właśnie te są moimi faworytami. A najważniejsze, że makijaż wyszedł naprawdę ładnie. Mi się te efekty podobają, możecie dać znać w komentarzu, czy Wam również. To było na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Widzimy się w następnym. Hej!